Przełom w 89 roku. Jakoś specjalnie nie odbił się, nie zapamiętałam tego jako jakieś zmiany drastyczne. Miało być o roku 89, tak? Było fajnie, ale zanim był rok 89, warto by wspomnieć o tym, co robiła młodzież w Suwałkach, zanim dotarła do tego roku 89. Pamiętam, że takie nieformalne grupki jakieś, jakie powstawały, to znaczy te, o których ja wiem, to one powstawały mniej więcej w 78 roku już. Gdzie powstawały? No kiedyś była taka fajne kino, ono się Kultura nazywało i tam pani Tola po mężu Gagacka, Panińskiej-Wiszniewska, robiła taki świetny, dyskusyjny klub filmowy. On był wieczorem, seanse trwały od godziny 18 do 20, potem zostawaliśmy na dyskusję. Jak bibuła docierała do Suwałk, no to przeważnie przez kogo? No starszy brat był na studiach. No na studiach o to było łatwo, więc te były przesyłane. No wiem, że najpierw mój brat do Jurka Fiećki przysyłał takie pismo Bratniak, to wydawał Ruch Młody Polski. Potem i do mnie, i do Jurka. I myśmy to rozdawali młodzieży. W 79 i 80 roku to już Jurek Fiećko miał kontakty z ludźmi z Olsztyna. I on jeździł tam tu po bibułę i przywoził tutaj i rozdawał to młodzieży. Mało tego, on widział bardzo piękny numer, będąc uczniem 5 klasy technikum, to był rok jeszcze 80. Poprosił nauczycielki, żeby się spóźniła na lekcję, bo mają do omówienia parę ważnych kwestii związanych z zakończeniem roku, prawda, takich klasowych. No pani oczywiście poszła na rękę, więc Jurek zamknął klasę, wyciągnął te bibuły, który przywiózł, słuchajcie, macie, tu możecie poczytać o tym, co się naprawdę w Polsce dzieje. Oczywiście w każdej klasie, albo prawie w każdej, no był jakiś tam, była osoba, która lubiła donosić różnym ludziom. No, Jurka zapuszkowano na te 48 godzin, tam miał rewizję w domu, prawda? Straszono, że nie zna matury. Zdał bardzo dobrze maturę, świetnie zdał na studia, jest teraz poważnym profesorem. Rok 80 to może w pierwszym liceum, który kończyłem, to był taki dość dziwny rok, ponieważ pod koniec czerwca mówiło się, że wyrzucą panią profesor Szynkowską, chyba jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą nauczycielkę matematyki. Myśmy w to nie wierzyli. No ale potem faktycznie w wakacje się okazało, że ją przeniesiono z liceum do szkoły wieczorowej. No ja pamiętam uzasadnienie, w celu podniesienia poziomu nauczania, prawda? Czyli no, każdy wiedział, o co chodzi. I to było w sierpniu, wtedy jakoś tak przeniesiono. No i pamiętam, że przyszedł Jurek Fiećko wtedy już jako student i mówi, co się tutaj w ogóle w waszej szkole dzieje? Mówię, czemu wy jeszcze nic nie protestujecie? To Jurek Fiećko, pani Ewa Kopko, córka pani Weroniki Mereckiej, napisali petycję w sprawie, w imieniu uczniów. No ja te petycje roznosiłem po szkole i uczniowie podpisywali. Wysłaliśmy to do ministerstwa. To swój odzew miało, ponieważ panią profesor Szynkowską do szkoły została przywrócona, ale to jakoś tak zmobilizowało nas wtedy już, jako uczniów. No potem przyszedł rok 80 i pamiętam, to był chyba, to na pewno był listopad i no, pierwszy Marsz Niepodległości. No, w tej chwili są te Marsze Niepodległości, tylko on był inny. To znaczy, po pierwsze, było dużo mniej ludzi, a głównie ludzie, ci, którzy byli, to byli ludzie z technikum mechanicznego, ponieważ tam uczyła polskiego pani profesor Merecka i Maciek Butkiewicz, on był uczniem technikum budowlanego, to się wtedy nazywało, no, dość prężnie tam działał i pewne rzeczy organizował i to głównie byli uczniowie technikum. Z liceum było niewielu uczniów. W Suwałkach była bardzo piękna inicjatywa jeszcze w czasie, gdy byłyśmy uczennicami, na początku 80-tych lat. Powstało takie niezależne pismo młodzieży, które nazywało się Ława. Było redagowane przez uczniów
naszego liceum pierwszego, ale też przez uczniów technikum mechanicznego. To byli ludzie, którzy później już w dorosłym życiu pracowali w opozycji dalej, aż do 89 roku. To wymagało od nich redagowanie tego ogromnego poświęcenia, bo wielokrotnie drukowana była ta ława na powielaczu, powielana w Gdańsku, w stoczni. Pamiętam, że było spotkanie u Maćka Butkiewicza, takie założycielskie w sprawie ławy. Po pierwsze walimy kawę na ławę, po drugie idziemy ławą. Pasuje. No dobrze, trzeba nagłówek jakiś dać. No jaki nagłówek damy? No to myślimy, jaki to nagłówek damy. No i Marzena bardzo pięknie powiedziała wtedy, kto dał nam skrzydła, niech nam z nóg odmota sidła. Myśmy to rozprowadzali po szkołach, z tego co pamiętam, to pierwszy numer chyba 2 złote kosztował. I też nie było tak, że pierwszy numer to tak chętnie kupowali. Proszę Państwa, to był rok 80, to był listopad. Czyli już po sierpniu młodzież się trochę bała kupować. Już potem jak pierwsza poszła, to już drugi numer i każdy następny był brany. Trzeci numer, z tego co pamiętam, to Maciek Butkiewicz robił ten numer w Gdańsku, składał, ponieważ my na takim powielaczu, prawda, to się wałkiem ciągało i się odkładało, no taki zupełnie taki prowizoryczny, natomiast tam Maciek offsetowo wydawał. I jak jechał z tą syrenką, z tym całym nakładem, to go gdzieś pod Kętrzynem bezpieka zatrzymała i cały nakład nam skonfiskowała. Myśmy go wydrukowali potem w Warszawie. No, w 86 wrócił też Grzesiek Wilczyński. No jakoś tam razem współpracowaliśmy. Wróciłem ze Szczecina, bo tam studiowałem i byłem aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Oprócz tego ta aktywność moja była na tyle może widoczna, że mnie dwukrotnie zamknięto w więzieniu. Byłem, mówiąc potocznym językiem, więźniem politycznym. Rysiek Żukowski, z którym się przyjaźniłem, człowiek, który również przeszedł przez więzienie, działał w Niezależnym Harcerstwie. Mieliśmy podobne poglądy i chcieliśmy w Suwałkach też coś robić, coś sensownego. Powstało to takie fajne Stowarzyszenie Powściągliwość i Praca, to przy zakonie ojców Michalitów. Nie mieli osobowość prawną, myśmy się pod to podłączyli. Nikt tego stowarzyszenia nie kontrolował. Można było w ramach tego stowarzyszenia działać zupełnie niezależnie. Pierwszy skład tego towarzystwa był uzgadniany ze świętej pamięci Aleksandrem Seredyńskim i Weroniką Mereską, dwoma osobami, które miały bardzo duży autorytet w Suwałkach i wśród opozycji suwalskiej niekwestionowanymi liderami byli. Jego celem była praca organiczna, to znaczy spowodowanie, żeby aktywność ludzi zwiększyła się, a ludzie, którzy pamiętają lata 80., wiedzą, że z tą aktywnością były bardzo duże kłopoty, bo władza kontrolowała prawie wszystko, prawie. Jeździliśmy do swoich miejscowości, gdzie mieliśmy duże kontakty i przywoziliśmy gazety i książki pozadebitowe, które się ukazywały i rozprowadzaliśmy to w Suwałkach. Staraliśmy się w ramach powściągliwości pracy o zmianę nazw ulic. Zebraliśmy prawie 1000 podpisów mieszkańców o zmianę ulic. Przede wszystkim chcieliśmy zmienić ulicę Waryńskiego, wiadomo z jakiego powodu. Chcieliśmy zmienić na przykład nazwę osiedla drugiego. Chcieliśmy, żeby ono przybrało nazwę marszałka Józefa Piłsudskiego i odzew mieszkańców był naprawdę rewelacyjny. Kolejna aktywność nasza to była aktywność związana z można powiedzieć, projekcjami filmów, które były na półkach. Filmów, które ani telewizja, ani kina nie puszczały. To były takie filmy jak Ksiądz Popiełuszko, Doktor Żiwago,
To był film taki jak na przykład Przesłuchanie Bugajskiego i stworzyliśmy taką bibliotekę tych filmów. Dogadaliśmy się z proboszczem parafii księży Salezjanów, w której to parafii budowany był dom parafialny i całe poddasze było jeszcze w stanie surowym, bez jeszcze nieskończone, ale za to było bardzo dużo miejsca. Puszczaliśmy tam, słuchajcie, filmy wideo i na takim każdym seansie było kilkadziesiąt osób. Potem policzyliśmy, że tak naprawdę to kilkaset Suwalczan obejrzało te filmy. Naprawdę to była bardzo duża liczba, bardzo duża aktywność. Następną rzeczą, którą myśmy jako powściągliwość robili, a która ma już bezpośredni wpływ na to, co się później działo, to było powołanie przeze mnie Klubu Myśli Politycznej imienia Mirosława Dzielskiego. Ten klub w swoim założeniu miał być klubem dyskusyjnym, politycznym, zrzeszającym możliwie dużo osób, gdzie można byłoby przedyskutowywać, posłuchać wykładów, dyskutować na tematy i historyczne, i tematy aktualne. Na spotkaniu inaugurującym, to był 24 stycznia, brały udział osoby, które tutaj się pod tym podpisały, więc oprócz osób, które były w powściągliwości pracy, o których wspomniałem wcześniej, zaczęły się pojawiać kolejne osoby. Był to Bolesław Paszkiewicz, był to świętej pamięci Janusz Płoński, była pani Małgosia Kap, nauczyciel historii, obecnie w pierwszym liceum, Anna Łukasiuk, pani, która pracowała w bibliotece szkolnej, Andrzej Widliński, Janusz Osowski. Wspominam o tym między innymi dlatego, że tak naprawdę te osoby później stanowiły jądro, takie sedno Komitetu Obywatelskiego Solidarnych w Suwałkach. Towarzystwo Powściągliwości Pracy w Polsce całkowicie w 1989 roku zaangażowało się w pomoc Komitetom Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Pamiętam, że 4 czerwca 1989 roku poszliśmy zagłosować. Posłami Suwałk zostali Bronisław Geremek i Jerzy Pitkiewicz. No i potem były te wybory, prawda? Wybory. To oczywiście one z punktu widzenia dnia dzisiejszego były częściowo wolne. Ale proszę mi wierzyć, że wtedy ten kraj czuł się wolny. No i to już wtedy czuć było taki oddech, kiedy można było dużo więcej powiedzieć. Ludzie się mniej bali już. Natomiast no, trzeba było trochę pracy w to włożyć i to trzeba powiedzieć, że na terenie tutaj Suwałk wybory 1989 roku były prowadzone nie przez Komitet Obywatelski, tak jak się to w większości miast działo, tylko przez właśnie to Stowarzyszenie Powściągliwości i Praca, ponieważ tam były straszne jakieś takie kłótnie w tym komitecie i chyba w Gdańsku zadecydowano, że to będzie Powściągliwość i Praca. Nie, no to była fantastyczna rzecz, to był kapitalny dzień, to był jeden z najlepszych dni, jakie za młodych lat mi się trafiły, ponieważ ludzie szli i się chwalili, że głosowali, prawda, na ludzi z listy Solidarności. To już się czuło taką wolność na ulicach. Się czuło taką wolność na ulicach, jakiej, ja nie wiem, po dziś dzień tego tak nie czuję, jak wtedy to czułem. Jak już tak mówiłem o emocjach, to ja panu powiem rzecz, która mnie ucieszyła i rozbawiła jednocześnie. Ja byłem członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej. Pan, który był przedstawicielem PZPR-u drugiej strony, zadowolony, uśmiechnięty, jak po nim było widać, jak on to przeżywa, to sama radocha. Aż się cieszyłem, patrząc na niego. Mówię, jak on się tak denerwuje, to znaczy, że jest dobrze. Pierwsze wybory było traktowane tak realnie, jak odzyskanie przez Polskę niepodległości. Z taką olbrzymią radością, z taką euforią, bo faktycznie coś się zaczynało, nowego. To Senat.
O Sejmie się mówiło, że Sejm jest kontraktowy, bo to był Sejm kontraktowy wtedy. Ale Senat był w 100% nasz. Poszliśmy bezwzględnie, poszliśmy na wybory, byliśmy odświętnie ubrani, szliśmy w takim pięknym duchu. Adam, który tu z nami siedzi, miał rok, ojciec go niósł na baranach, bo był leniwy od początku, od urodzenia. Ale szliśmy i Adam miał chorągiewkę biało-czerwoną w ręce. Też pamiętam tę niedzielę, tylko nie pamiętam swojego udziału w wyborach, nie pamiętam momentu głosowania. Pamiętam natomiast już po powrocie z głosowania włączyłam telewizor i zobaczyłam i usłyszałam mówiącą to legendarne zdanie Szczepkowską. I właściwie chyba dopiero wtedy dotarło do mnie, co naprawdę się wydarzyło. A powtórzysz? Że to zdanie. No. Szczepkowska powiedziała, tak, proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku w Polsce skończył się komunizm. I pamiętam ten dreszcz, który przez całe ciało przebiegł na to zdanie właśnie i pamiętam swoje wzruszenie właśnie wtedy. Nie spodziewałem się aż tak dużego zwycięstwa, to też przyznaję. I w przypadku tego zwycięstwa uważam, że należy robić od razu kroki dalej. Niestety znamy historię, były kroczki, nie kroki. No i to nasze zwycięstwo się troszeczkę rozeszło. I najpierw była taka olbrzymia radość, ale potem przyszła taki moment rozczarowania i goryczy w momencie, kiedy ci ludzie, którzy doszli do władzy, zaczęli się po prostu gryźć między sobą. Kiedy pojawiło się nagle mnóstwo ugrupowań politycznych, które nie były w stanie wypracować swojego stanowiska. Proszę Państwa, myśmy pracowali wtedy naprawdę dla niepodległej ojczyzny. Do tego stopnia, że każdy, kto tam pracował, to nikt nawet nie próbował, nie chciał wejść na te listy. Myśmy robili to dla ojczyzny. Wszyscy byliśmy zadowoleni, że wykonaliśmy chyba dobrze swoją robotę, bo udało się tak duży procent społeczeństwa namówić na głosowanie, że oni w ogóle zdecydowali się, poszli do głosowania. Tu przypominam, 60%. I druga rzecz, że takim procentem wygraliśmy. Chociaż z drugiej strony trzeba też pamiętać, słuchajcie, że to nie ma czegoś takiego, że cała Polska głosowała na opozycji. Nie. Część głosów PZPR-owcy dostali. Gdy jak pisali, lubią jak wielkim ptakom, rosną skrzydła, a no. Wtedy trzęsą się portki pętaką.